Buongiorno amici miei, oggi dipingeremo il panorama della bella Firenze con gli acquarelli. Dzień dobry wszystkim, zapraszam na wspólne malowanie panoramy Florencji akwarelami. Panoramy pięknej Florencji, bo miejsce to niezwykłe. Pomyślałem, że skoro w poniedziałek malowaliśmy tondo Doni Michała Anioła, które znajduje się tutaj, dokładnie w muzeum, w galerii Uffizi we Florencji, w tym budynku, o właśnie tutaj, to aż prosi się dzisiaj namalować panoramę pięknej Florencji akwarelami. Zapraszam Was serdecznie. Dzień dobry wszystkim. Buongiorno tutti. Florencja to oczywiście katedra Santa Maria del Fiore, zwana przez Florenczyków Il Duomo, z niezwykłą kopułą, której budowę umożliwił Filippo Brunelleschi. Zaprojektował bowiem specjalne rusztowanie, dzięki któremu była możliwa budowa kopuły. Do dzisiaj właściwie nie wiadomo tak do końca, jak się to udało technologicznie w tamtych czasach, bo był to XV wiek. Katedrę budowano właściwie 150 lat. Budowa zakończyła się w 1489 roku, o ile się nie mylę. W każdym razie koniec XV wieku. Dzwonnica. Tutaj baptysterium. No i tę oto niezwykłą panoramę za chwilkę sobie namalujemy. Format panoramiczny, u mnie dzisiaj format A4. Zrobię jeszcze troszkę bliżej, żebyście dokładniej widzieli tę fascynującą panoramę. O, właśnie, w ten sposób. Tak, tak. No, znowu mi się wyłączyło, przepraszam Was najmocniej. Formacik to dokładnie połowa A4. No, nawet troszkę mniej niż połowa, tak. Może nawet troszeczkę wężej. Dobrze, jeszcze się tutaj ulokuję dokładniej, żeby nic nie spadało w trakcie. A! Ta wieża to Palazzo Vecchio, to ratusz, bardzo piękna i najbardziej rozpoznawalna poza katedrą budowla we Florencji. A przed nami na pierwszym planie rzeka Arno, która przepływa przez Florencję. Zaczniemy oczywiście od szkicu, bo nie sposób zacząć inaczej. Trzeba będzie tutaj co nieco poszkicować. Horyzont 1/3, klasyka.
Może tak zaznaczę. Zaznaczę jeszcze dolną krawędź. No właśnie, żeby było wiadomo, do którego miejsca maluję. No i tak, w jednej trzeciej będzie od góry horyzont. No właśnie, jeszcze się przykleiłem dokładniej. Kolejna linia, którą naniesiemy, to będzie właśnie brzeg Arno. Który tak sobie poprowadzimy. Ja wiem, pewnie niektórzy mogą być przerażeni, jak namalować tyle detali. Oczywiście nie będziemy malować każdego budynku z osobna, bo byśmy musieli tutaj wspólnie siedzieć tydzień, co zresztą byłoby na pewno bardzo miłe. Namalujemy tak jak to w akwareli z uproszczeniem. Ja tylko przepraszam, muszę się jeszcze inaczej przykleić do tabletu, bo mi się zsuwa papier. O właśnie. Tak będzie lepiej. No, wczoraj była lekcja po angielsku, może zatem dzisiaj kilka słówek po włosku. Buongiorno, to oczywiście dzień dobry. Malować to dipingere. Zatem dzisiaj malujemy. Oggi dipingeremo z końcówką emo. Noi, czyli my. A Florencja to Firenze. No dobrze, mamy już horyzont, mamy wybrzeże Arno. Ja jeszcze raz tutaj lekko możemy zaznaczyć tę zadrzewioną, bardziej zieloną część. Proszę bardzo. Most Złotników. O właśnie, tutaj kolejna perełka architektoniczna Florencji. To ten most, którego fragmencik mieści się w naszej panoramie. Na nim znajdują się małe domki. Tak to wygląda. To są powiększe, to będzie lepiej.
lepiej widać. O właśnie, to są tak naprawdę pracownie złotników. Ach, troszkę walczyć trzeba z tabletem, ale trochę się udało powiększyć. Tutaj małym palcem pokazuję, tam znajdziecie właśnie wiele złotniczych pracowni. Od mostu złotników idąc, tu, możemy wybrać się na taką właśnie wycieczkę po Florencji. Idąc, mijamy zaraz galerię Uffizi, w której byliśmy w poniedziałek i malowaliśmy Michała Anioła, i to jest budynek tutaj. Możemy go sobie zaznaczyć mniej więcej w uproszczeniu. On sięga aż dotąd, to jest, czy się nie mylę, dotąd na pewno, o dotąd na pewno. To jest dosyć długi i złożony z kilku części budynek. W 1/3 naszego kadru mamy następnie Palazzo Vecchio, czyli ratusz. O, właśnie tutaj. Z jego charakterystyczną bardzo wieżą. Przy niej znajduje się również replika Dawida Michała Anioła. Tak więc, jeżeli będziecie ją tam widzieć, to wiedzcie, nie jest to oryginał. Oryginał znajduje się na dziedzińcu Akademii. Adesso ti pingiamo, pisze pani Patrycja. O, pani Wiesława zaprasza do Bolonii w imieniu córki, która jest tam przewodnikiem. Fantastycznie. Fantastycznie. Buongiorno, pani Patrycjo. Sto bene, grazie mille. E lei? No dobrze, żeby nie utykać za bardzo, bo pamiętajmy, będziemy upraszczać, przeskoczymy sobie już do Il Duomo, czyli Santa Maria del Fiore.
Możemy zacząć od dzwonnicy. Następnie kopuła. Kopuła, która w najwyższym swoim punkcie ma 100 metrów wysokości. I jest architektonicznym arcydziełem i również arcydziełem konstrukcyjnym i dziełem sztuki. I tak oto witamy dzisiaj się we Florencji i możemy spędzić troszkę czasu malując jej panoramę. Czyż to nie wspaniałe? Dobrze, myślę, że tyle detali katedry wystarczy, bo pamiętajmy, będziemy upraszczać to, co malujemy. Dodajmy jeszcze wzgórza na horyzoncie, bardzo lekko, ale niech one się pojawią. No właśnie, tak jak Anglicy czy też Amerykanie witają się i pytają, jak się masz? Hello, how do you do? Tak we Włoszech właśnie mówimy. Buongiorno albo ciao. Come sta? Jeżeli to jest oficjalne. Buongiorno, come stai? Jeżeli pytamy, jak się pan albo pani ma.
A jeżeli witamy się ciao, come stai? Jeżeli witamy się z kolegą. No i wtedy odpowiadamy sto bene, czyli wszystko w porządku, czuję się bardzo dobrze, grazie. E tu, miło jest zapytać, a ty? E tu. Buongiorno, come sta? Grazie, bene. Lub ciao, come stai? Molto bene. E tu? A ponieważ malujemy wspólnie taki piękny temat, to możemy się czuć zdecydowanie dobrze. Co będzie jeszcze ważne dla tej akwareli, to budynki na wybrzeżu, proszę bardzo. Budynki nad bulwarem. Bo gdybyśmy czuli się, no tak, nie najgorzej, to możemy powiedzieć non c'è male. Zatem w uproszczeniu dosłownie kilka budynków. Włoski to jest piękny język, wcale nie jest taki trudny, jest zdecydowanie jednym z języków, które szybciej można opanować. Ja jeszcze się uczę i robię to z przyjemnością. Zresztą jak przyjadę do Włoch, to nie sposób jest mi rozmawiać inaczej, aniżeli po włosku, na tyle, na ile w każdym razie sobie radzę. I Włosi to szalenie lubią i doceniają i niejednych przyjaciół uzyskałem właśnie dzięki temu, że doceniali mój nie do końca idealny włoski, ale jednak nie angielski. No właśnie, te budynki dopracujemy sobie no mniej więcej w taki sposób, czyli bez przesadnej liczby detali, ale po to, żeby one zbudowały ten pierwszy plan naszej panoramy. Tutaj, całkiem po prawej stronie, widzicie taki charakterystyczny portal z kolumnami i łukami. To jest biblioteka Nacjonale, Biblioteka Narodowa we Florencji. Z charakterystycznymi dwiema wieżami. Ale szkicowo z życiem, z charakterem ją sobie narysujemy. No słuchajcie, tak jakbyśmy tam stali ze szkicownikiem na wzgórzu, widzieli Florencję i mieli jeszcze ochotę co nieco pozwiedzać, więc nie będziemy spędzać całego dnia na szkicowaniu tej pięknej panoramy, a tych panoram jest jeszcze wiele i wiele przepięknych zaułków. Tak więc wierzcie mi, szkicując we Florencji, trzeba szkicować szybko, bo szkoda przegapić inne fascynujące miejsca, a przecież musimy jeszcze wybrać się do Galerii Uffizi i poszkicować dzieła najwybitniejszych mistrzów. Zatem
Każda minuta się liczy. Dodam jeszcze jeden troszeczkę niższy poziom wybrzeża rzeki Arno. O, właśnie w ten sposób. To ten zielony brzeg. W bardzo dużym uproszczeniu zaznaczymy jeszcze ten budyneczek tutaj na pierwszym planie. Szczerze mówiąc, akurat nie wiem, co to za budynek, nie pamiętam. Dobrze, chwytajmy już za chwilkę za pędzle. Ja sobie przygotuję w międzyczasie, wy jeszcze możecie sobie szkic nieco dopracować i zaczniemy od nieba. Tam sobie porozlewamy z wielką przyjemnością farby. Przyda się dzisiaj często i gęsto płaski pędzel. Ale jeżeli ktoś nie ma, to najlepiej, żeby nabył, bo taki pędzel bardzo często się przydaje. Natomiast bez niego też sobie jakoś poradzimy w razie czego. Ja niezwykle lubię płaskie pędzle, takie właśnie syntetyczne, z nieco możliwie długim włosiem. One są i tak krótkie, jak znajduję dłuższe, to kupuję z jeszcze dłuższym. To są akurat pędzle Kolibri. O, pomaluję też dzisiaj syntetycznym pędzelkiem Renesans, takim wzorowanym na pędzlach z włosia naturalnego. To wdzięczna seria pędzli, no i oczywiście Da Vinci, jeden z moich ulubionych syntetyków. Spokój na czacie, tak. Wszyscy się grzeją w słońcu florenckim. Miło nam świeci w plecki, a my malujemy panoramę, dlatego jest tak cicho. Wkoło słychać szum wiatru w cyprysach, śpiew ptaków i odgłosy ludzi w oddali. Od czasu do czasu uderzy dzwon na campanili, czyli dzwonnicy Il Duomo. Czasami. Jeszcze gdzie indziej odzywa się dzwon. Możemy co nieco zmoczyć sobie papier u góry, tak żeby. Żeby niebo się rozpłynęło wdzięcznie. Wzgórza też moczymy, także cały ten fragment do linii budynków i wieży zmoczymy sobie.
Po czym błękit z jakąś odrobineczką ugru, odrobinką tylko czerwieni, żeby go nieco zaszarzyć momentami, nieco ocieplić momentami. Trochę ultramaryny się przyda. Tę mieszankę już sobie zaczniemy. Na papier nakładać. Możemy ją trochę również wodą jeszcze rozjaśniać w razie potrzeby. Dużo wody, dużo farby. To jeszcze sobie rozjaśnieje po wyschnięciu nieco. Jeżeli chodzi o wzgórza, to ultramaryna z jakąś odrobinką sieny palonej. I na mokro możemy je nakładać. Niechaj one się ładnie rozpłyną na mokrym papierze. Będzie widać, że są daleko, hen daleko. No może nie tak hen daleko, ale dalej w każdym razie niż zdecydowanie niż panorama. Ja dzisiaj na arszu maluję, na arszu różowym, który jest dosyć wymagającym papierem, ale postanowiłem trochę się z nim pozmierzać jeszcze, pomierzyć. Gdzieś tam, ho, 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 na wzgórzach możecie zostawić punkciczki jaśniejsze. Tam się pojawiają piękne toskańskie wille, winnice. Tam jest to życie, do którego warto zmierzać. W każdym razie to są moje ukochane klimaty. Ale jak widzicie, właściwie wszystko wydobywamy z tej plamy. Bawimy się plamą. Ja jeszcze troszeczkę wpuszczę w te biele koloru jakiegoś, albo niech sobie zostaną takie jasne jak obłoki w sumie. Malując akwarelami, starajcie się właśnie zlewać ze sobą kolory, łączyć je w ramach pojedynczej plamy. Niech to będzie taka przepływająca, barwna mieszanina.
Proponuję, żebyśmy teraz, dopóki sobie niebo tam spokojnie zasycha, zajęli się troszkę niższym planem. Tu będzie dużo bieli, ale przede wszystkim też dużo dachów. Ale zanim będziemy malować dachy, oczywiście nie wszystkie i nie pojedynczo, a bardziej jako strukturę, to złamiemy sobie troszeczkę biel papieru odrobinką błękitu, szczególnie tam w oddali. Zatem tam pod horyzontem możemy teraz troszeczkę błękitu dołożyć, nawet jak gdzieś tam trochę wpłynie koloru z nieba, to nic się nie stanie. Możemy powciągać go troszkę tutaj na dół i możecie nakładać ten leciutki błękit, zostawiając od czasu do czasu białą przerwę, bo mimo wszystko niektóre budynki są wyższe. My chcemy trochę ochłodzić tamtą dal, ale zachować jednak jasność. I stopniowo będziemy sobie właśnie schodzić w dół takimi kreskami, punktami. Oczywiście nie malujemy poszczególnych budynków, analizując ich dokładnego położenia. Raczej po prostu zostawiamy przypadkowe ślady, które są cieniami na białych florenckich ścianach budynków. Takimi dotknięciami, tylko zupełnie, zupełnie spontanicznymi i przypadkowymi. Możemy przy okazji ochłodzić też troszeczkę część bębna pod kopułą katedry Il Duomo. Możemy nawet nanieść właściwie błękit od razu leciutko na kopułę samą, zostawiając niezamalowane te charakterystyczne białe pręgi na niej. Także teraz tak globalnie nanosimy cienie, tam wszędzie, gdzie one się pojawiają. Na dzwonnicy, na Palazzo Vecchio. Pewnie troszeczkę coś jeszcze skoryguje się później temperą, bo pewnie się przyda. Grafit, tak, grafit marzy o Florencji. Grafit tutaj sobie błądzi i miauczy. Troszeczkę możecie dodać do tej mieszanki sieny palonej lub odrobinkę czerwieni. Jedno i drugie da trochę inny efekt, ale oba będą dobre. Chodzi o to, żeby ten błękit, w miarę jak schodzimy nieco niżej, nie był już tak wyłącznie błękitny i ultramarynowy, żeby troszkę się zaczął ocieplać. Zatem teraz galerię Uffizi sobie nieco przycieniujemy. Malujemy po prostu te ocienione ściany, nic innego, tylko te ściany, które są w cieniu, ale robimy to oczywiście z dużym przymrużeniem oka. Zbliżając się do rzeki Arno, możemy użyć trochę nawet ugru i dodać go do mieszanki, tak żeby te ocienione ściany stały się ciemniejsze i cieplejsze przede wszystkim.
Taki ciemniejszy zdecydowanie akcent z użyciem sieny palonej możemy postawić i powinniśmy postawić na właśnie na murach Palazzo Vecchio i na wieży, bo to jest budynek wykonany ze skały nawet sieneńskiej, o ile się nie mylę, a w każdym razie to jest mniej więcej kolor właśnie sieny, tylko niekoniecznie palonej, ale sieny naturalnej. Ja od razu sięgnę po troszkę białego gwaszu i ocieplę. Właściwie to nawet nie białego, mam taki ubier przecież. O, bardzo proszę, gwasz Talensa w idealnym kolorze. No już bardzo leciwy gwasz, on ma około 20 lat, no może 15. I sobie nieco przysechł, więc go muszę rozcieńczyć. Tam, gdzie się coś zamalowało. Ja zdecydowanie wolę używać gwaszu, aniżeli jakiegoś płynu maskującego. Płyn maskujący daje taką dziurę, zazwyczaj efekt dziury. Natomiast gwasz rzeczywiście można malarsko i wdzięcznie zastosować w takich miejscach, gdzie coś się zamalowało, albo gdzie coś chcemy po prostu rozjaśnić, gdzie chcemy coś, jakiś blik dodać. No właśnie tak. Dobrze. Jeszcze pewnie do gwaszu wrócę, ale na razie kontynuujmy sobie cienie. Zdecydowanie ugru możecie użyć, kiedy zbliżymy się do budynku biblioteki. Jak już mamy ugier na pędzlu, to on przyda nam się jeszcze w kilku miejscach jako taki akcent, między innymi częściowo na
na brzegu, na murach i wałach na brzegu Arno. To może nie taki intensywny. Przerzucę się na płaski pędzel i płaskim pędzlem, znowu właściwie ultramaryną, możemy dodać cienie na zabudowaniach Florencji. Zwróćcie uwagę, żeby nie były za ciemne, żeby je jednak nieco rozcieńczyć. Im dalej, tym cieńsze, tym ciaśniej ułożone te akcenciki bieli możecie zostawiać. Akcenty cienia, przepraszam. No i bieli pomiędzy nim. I tak bardzo umownie zaznaczymy sobie cienie. Kilka z nich może być troszkę bardziej pionowych, zwłaszcza tutaj bliżej pierwszego planu, gdzie budynki są trochę bliżej nas. I za chwilkę już weźmiemy sobie pędzel ze sieną paloną i dodamy te charakterystyczne, piękne, florenckie dachy. Korzystając z tego, że mamy jeszcze ultramarynę na pędzlu, możemy gdzie niegdzie zaznaczyć okna.
Na razie wygląda jak śnieg, ale za chwilkę stanie się jasne, o co tutaj chodzi. No bo teraz czas na dachy. Polecam do tego znowuż płaski pędzel. Sienę paloną. I teraz w oddali, tam daleko pod horyzontem, dodajcie odrobinkę ultramaryny, żeby tę sienę paloną troszeczkę jednak ochłodzić. Po czym schodząc niżej, możecie dodawać stopniowo coraz więcej sieny palonej. To jest dobry moment, żeby nadać kolor na kopulę. Pamiętajcie o pozostawieniu białych linii na dachu. Opa.
Teraz tak, dachy możecie umieszczać nad, głównie nad tymi ultramarynowymi paskami, które malowaliśmy. Zostawiajcie oczywiście też nieco bieli od czasu do czasu. Jak widzicie, płaski pędzel doskonale spisuje się przy malowaniu dachów. Wystarczy nawet trzymać się jednego skosu i dachy malują się same. Polecam Wam już tutaj używać właściwie jednego i tego samego odcienia sieny palonej lub różu angielskiego, ale siena będzie lepsza. Tak naprawdę możecie łączyć te wszystkie dachy w jedną bardzo złożoną, skomplikowaną plamę. Jednym słowem, one mogą się łączyć, przepływać sobie jeden w drugi. Czasami oczywiście może się coś tam pojawiać pod nieco innym skosem, ale to wszystko jest swego rodzaju uproszczenie i o to właśnie chodzi. Dodam jeszcze trochę cienia na kopule.
Dobrze, możemy zająć się teraz rzeką i jej brzegiem. Proponuję użyć trochę wody wstępnie, żeby zmoczyć sobie powierzchnię rzeki. My już tu powoli będziemy tę naszą akwarelę rozmywać, rozostrzać u dołu. Zielenie teraz się przydadzą i bardzo swobodnie możemy pozwolić tym zieleniom nieco rozpłynąć się na powierzchni wody, tak żeby dostać efekt odbicia. Także ja w tej chwili maluję odbicie zieleni w wodzie, a za chwilkę dodam krzewy nad wodą. Może się też pojawić troszkę zieleni na pierwszym planie, takimi swobodnymi dotknięciami pędzla z uproszczeniem. Pamiętajcie, że uproszczenie w akwareli jest bardzo ważne. Jedną właściwie płaską plamą, jednym odcieniem zieleni możemy dodać zieleń na brzegu. Gdzieś tam hen w oddali też pojawiają się pasma zieleni. Możemy je tam również dodać. One będą ochłodzone, więc możecie do tej zieleni dodać więcej ultramaryny albo innego błękitu i no i właśnie tam gdzieś daleko. Troszkę zieleni wprowadzić. Tutaj gdzieś cyprysy jeszcze się pojawiają po prawej stronie.
Dodamy jeszcze most złotników, w każdym razie lekko go tam zasugerujemy. Szkicowo dosyć budynek na pierwszym planie. On już tu będzie sobie zanikał w bieli, więc nie musimy go jakoś szczególnie dopracowywać. Dach. Proponuję dodać jeszcze troszkę kolorów cieplejszych na elewacjach niektórych budynków, tych na pierwszym planie, na samym wybrzeżu. Tak, aby zachowały one swoją jasność, ale żeby nieco złamać je kolorem, bo niektóre ich fasady są żółte. Możecie też podbarwić jeszcze część Palazzo Vecchio. No właśnie. I gdzie niegdzie takie cieplejsze plamki upuścić też już w samych, między samymi budynkami, bo w końcu niektóre z nich są. Cieplejsze. Na niektórych fasadach na pierwszym planie można jeszcze dodać nieco okienek.
Moi drodzy, myślę, że na tym poprzestanę. Wyślę zdjęcie panoramy Florencji na stronę. Możecie zerknąć, jeżeli ktoś z was chciałby jeszcze coś dopracować. A, jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna ostatnia rzecz, która umknęła. Ta piękna, jaskrawa zieleń. O, właśnie. Na brzegu. Proszę bardzo, żółty cytrynowy z odrobinką zieleni albo odrobineczką błękitu. Prawie zapomniałem, a to taka perełka, która tutaj dodaje świetlistości. Młoda zielona trawa, taka już tam się pojawiać zaczyna. No może jeszcze jakieś jedno przyciemnienie wybrzeża. Grazie mille. È tutto. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze wspólne malowanie i życzę Wam miłego dnia. No i zapraszam do Florencji. Do zobaczenia.